jest odwracanie faktem. Bo z tego, co ja rozumiem, co ja widzę i obserwuję, Putin, jeżeli weźmiemy tutaj jako symbol, jest w odwrocie. On się broni. On broni interesów Rosji. I czy mamy prawo mieć do niego za to pretensje, że on broni prawo, broni interesów Rosji? To jest jego obowiązek jako prezydenta. Z tego obowiązku nie korzystają nasi prezydenci, nasi władcy. I tu jest ta różnica. Stąd jest ten jazd piekielny, tak jak w tej chwili wszystkiego winna Rosja. I jeżeli weźmiemy dalszą sprawę. Cofnę się do 1947 roku. Czym wytłumaczyć fakt, że po operacji Wisła w Jaworznie był dowód, tam były więźniowie, był obóz śledczy. W tym czasie sporządzono listę banderowców od 16 do 22 roku życia. Ta lista zginęła i teraz nikt nie może znaleźć. I tych wszystkich, którzy byli na liście, zaproponowano im wstąpienie do UB. Że czasem wszyscy podpisali to, bo kto z takiej oferty jest skorzystał. I którzy podpisali te deklaracje, z miejsca darowano im karę śmierci, bo i tak i prawo, dożywotnie więzienie, jeden z wszystkich tych, którzy podpisali od 16 do 22 roku, stamtąd bezpośrednio skierowano do Legionowa, do Centrum Wyszkolenia MBP. I to jest początek kadry specjalnych służb polskich. Jeżeli weźmiemy, że już 3 pokolenia wyszkolono, to możemy sobie wyobrazić, jakie mamy służby specjalne w tej chwili. Putin miał 100% racji, nawet wszystkiego nie powiedział, mówiąc, że w Polsce byli szkoleni. W Legionowie byli szkoleni komandosi na Majdan. To są dowody. I nie tylko Putin, ale nasze źródła podają. I jest kłamstwo ordynarne, chamskie, brutalne. Ale co jest tym najgorsze? Najgorsze jest to, że za to wszystko Polska zapłaci najgorszy rachunek. Mówię o tym z emocją, proszę wybaczyć, ale to w tym zagrożona jest nasza młodzież. Co w tej chwili się dzieje? Polska młodzież wypychana jest za granicę i krew zalewa człowieka, jeżeli minister spraw wewnętrznych pokazuje nam już usiedli wybudowane dla banderowców z Ukrainy. Przecież telewizja nasza pokazała, że czekają na nich już osiedla wybudowane. Jeżeli dzisiaj do lekarza nie można się dostać, trzeba pół roku czy 2 lata czekać, a szpitale ogłaszają, że czekają na banderowców, mają wolne sale i leczą. Liczymy banderowców. Więc to są fakty. Jak to zestawić? W tej chwili to, co jest dyskusja w kraju, my dyskutujemy, to jest atrapa, to jest zastępczy temat i temat tylko, żeby ukierunkować, podnosić emocje i jączyć, spotęgować nienawiść do Rosji. Bo tego potrzebują globaliści, którzy walczą o jednobiegunowy porządek na świecie. Tu jest główna sprawa. A Ukraina jest w tej chwili aktualnie polem walki tej chwili. I to, co się dzieje na Ukrainie, to jest tragedia dla narodu ukraińskiego i to jest tragedia dla Polski. Dla nas tragedia tym gorsza, że naszymi rękoma robi się to wszystko. Cała inicjatywa wychodziła od nas i brunatę, i tej pomarańczowej, ja ją nazywałem, zresztą Urban ją nazwał też brunatą rewolucją, i Majdan to samo. To przecież, proszę Państwa, mówimy o praworządności, o morale, o tym, na litość boską. Ukraina w tym czasie była naszym strategicznym partnerem. Władze nasze utrzymywały wielką przyjaźń i kontakty. I nagle nasi przedstawiciele władz, parlamentu i polityki jadą na Majdan i występują przeciwko legalnemu prezydentowi, demokratycznie wybranemu, którego nikt nie kwestionował i stało się to, co się stało. Ja osobiście kilkakrotnie razy biłem czoło i chwaliłem Jarosława Kaczyńskiego za jego wystąpienie przed kilku laty w Sejmie na temat właśnie banderyzmu. Wtedy to było jedyne, najuczciwsze, najprawdziwsze wystąpienie patriotyczne polskie mówiące o tej sprawie. Wtedy bardzo podobne wystąpienie miał
Nieboszczyk Malachowski, obecny prezydent i wielu, wielu innych. On był jak perelka, że te sprawy mówił w sposób uczciwy, dogłębno zajmowczo. Jak w tej chwili odnieść się do tego, co zrobił na Majdanie? Przecież on tej klasy politycznej wiedział doskonale, że sława Ukrainie, to o tym jest herojem sława, Abraham, śmierć, Lacham, Żydem i Moskodam, śmierć, śmierć, śmierć. To jest cały z tego pozdrowienia Bandowskiego. Czy on o tym nie wie? I to, co się dzieje w Polsce. W tej chwili żadna, wrócę jeszcze, tak, przepraszam, bo za dużo sprawy, ale poszczególne fragmenty. Krasowianie od lat domagają się o Dzień Pamięci Męczeństwa i cały szereg spraw, żeby ustalić 11 lipca Dniem Pamięci Ludobójstwa na Kresach. Nic z tych naszych postulatów nie zostało załatwione, mimo że minęła 70. rocznica obchodu. Wszystko to jest niezałatwione. Natomiast w tej chwili robi się wszystko dla Ukrainy. Jak się słuchał w radiu, w telewizji, w prasie, to praktycznie w tej chwili nikogo nie interesuje racja stanu Polski, sprawy Polski. Wszystko dla Ukrainy. Ale to jest pułapka Ukraina. Wypadałoby, że jestem przeciwnikiem Ukrainy. Proszę Państwa, żeby dać dowód tego, na obchody naszych rocznic Bandowskiego ludobójstwa, między innymi zaproponowałem, to zostało jednomyślnie w całym kraju przyjęte, jednym z patronów został dr Wiktor Poliszczuk, ukraiński historyk. Historyk, który w tej sprawie wniósł do historii, do naszej dokumentacji więcej niż wszyscy historycy polscy razem wzięci. Najuczciwszy, jaki może być człowiek na świecie. To jest Ukrainiec. I dlatego szczycimy się, będziemy uważać go jak świętego. To znaczy, że nie Ukraińców, tylko dowcip polega na tym. W 90 roku w Kanadzie został wydany, podjęta uchwała IPN-u dotycząca całokształtu ich sprawy i bardzo rozległy fragment dotyczący spraw polskich. I tam jest wszystko powiedziane, co robić, jak robić, jak przenikać do władz, jak opanowywać, jak terroryzować. Wszystko w detalach. I to jest publikowane w Polsce. Ja sam to kilkakrotnie publikowałem. Ale część naszych historyków i IPN i inni mówili, że to jest fałszywka, że to jest nieprawda. A to zostało już zrealizowane w 200%. Także w tej chwili, po 70 latach, Banderys w Polsce świeci triumf na skalę światową. Czym wytłumaczyć fakt, że prezydent, premier jeździ jak idiota, łajdak, nie mogę inaczej powiedzieć, bo to co robi, jeździ po Europie i podżega wszystkich na Rosję, a tuszuje Ukraińców. W tej chwili, wczoraj było przecież w Polsce puszczono Polska, otwarta Polska woda, że gościli kandydatów na prezydentów w tej chwili z Ukrainy. Jednocześnie wszystko się robi, żeby w tej chwili interes Polski podporządkować. Proszę Państwa, dwa lata temu jeden z kandydatów na prezydenta w Polsce, który zwalczał między innymi moje poglądy na ten temat i te kresowe, i pewnego razu poprosił mnie do siebie, opowiada o różnych sprawach i w pewnym momencie nie stąd nie zowąd szczelił tak, z takim triumfem. A wie Pan, w tej chwili ja już jestem pewny, że jeszcze za naszego życia będziemy mieli jedno państwo polsko-ukraińskie. Takie niewywerwane, nie stąd nie zowąd, jest różne polityczne różki. Ale jeżeli poparcie się te klocki, jak się układają, one się układały jedno, w jedną całość. W tej chwili, jeżeli weźmiemy, że banderowcy opanowali wszystko w Polsce i dyktują te warunki, to tak to jest. Bryluje w tej chwili Czech, jeżeli weźmiemy teraz rolę Kowala, przecież to jest twarz telewizji w tej chwili, i dwóch kurierów politycznych, Kwaśniewski i Siwiec, sterują. Oni w tej chwili właściwie są tymi, którzy w tych sprawach wszędzie wypowiadają się i kształtują opinię publiczną. Zamknięto usta wszystkim tym, którzy mają na ten temat inny punkt widzenia, czy chcą głosić prawdę.
Także tu jest w tej chwili sytuacja niezmiernie trudna, poważna. Ja przepraszam, że tak wyrywkowo, ale tylko niektóre fragmenty dotknąłem do zastanowienia się i odwrócić ten trend w tej chwili, jeżeli idzie o Rosję. Ja osobiście nie mam powodu, żeby kochać Rosjan. Ojciec mój, jako narodowiec, i jak nazywali go pomieszczyk Kulak, został aresztowany w 1940 roku jako jeden z wioski. W tym czasie mnie nie było w domu, bo ja byłem w Krakusach i po mnie też przyjeżdżali. Ja ocalałem. Przyjeżdżali po mnie jeszcze NKWD trzykrotnie. Trzykrotnie był rewizją u nas w domu. Ja przez rok czasu, od kwietnia, od maja 1940 roku do czerwca 1941 ukrywałem się. Ojciec był aresztowany i wywieziony przed atakiem niemieckim tuż przed nadejściem wojsk do Azji. Był w więzieniu w Złotouście w Czerwińskiej Oblasti. Po układzie sikorskiej mańskiej został zwolniony, bez sądu był został zwolniony, ale nie dali dokumentów i nie wolno było ruszać z tego miejsca. Ojciec miał dobre wyposażenie, ruszył na zachód. Przeszedł w czasie wojny, bez dokumentu, przeszedł cały tenże Związek Radziecki aż do Sumy, do Krotoku, przepraszam.